Jaka jest dobra odpowiedź? Dobra odpowiedź to Lasik. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą Zglądamy. Się ze sobą w pierwszym etapie o wejście do finału. Finał z kolei to no pojedynek to zwycięskiej drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. A oto loża, która czeka na naszych mistrzów. Dobrze, Kitsuna, to liczę na zbawienie. I w tej oto loży po raz drugi w awanturze o kasę. Dobrze, Albion Offline i to się tylko liczy. Pod wodzą pana Radosława Drzewieckiego. Ej, nie przedstawili drużyn. I witamy serdecznie kapitan drużyny Radosław Drzewiecki. Czy będzie zaraz? Ewa Kochaniec, Stanisław Tuma i Agata. Stanisław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pani Agato. Serdecznie witamy naszych mistrzów. Ja tylko powiem, że w dwóch programach wygrali już państwo u nas 20 300 zł. Jak od tyłu to oglądam? No w dupę 8 odcinek, co? Był 7 przed chwilą. Nadal w naszej grze jest nieograniczony. Nie wiem, czy państwo pamiętali, jak wyglądała ostatnia rozgrywka. Otóż wszystko zależało od 6 pytania. Wtedy Kaptyrion, obie drużyny miały mniej więcej porówno pieniędzy. Zjesz i zdecydowała odpowiedź pana Stanisława. Czy pamiętają państwo, jakie było pytanie w ostatniej rozgrywce? Pytanie było, na jakiej koncesji była produkowana Dacia? I kto na to pytanie odpowiedział? Pan Stanisław oczywiście. Chodziło pan Stanisław jest mechanikiem samochodowym. Co pan z telefonem idź, tak jak mówi Gluspar. Zobaczmy, jak wyglądała finałowa rozgrywka w poprzednim programie. Na początek do puli biorę po 200 zł od każdej drużyny i ponieważ jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, dokładam jeszcze 5 tysięcy. Słucham państwa. Mistrzowie Wabank! Mistrzowie Wabank! Ładnie polecieli. Pamiętacie to? Ładnie polecieli. To były dobre czasy. Albion Offline wtedy poszedł. Mistrzowie zagrali Wabank i ja powiem, że tutaj było co walczyć, ponieważ dołożyłem 5 tysięcy do puli tego pytania. W sumie za to pytanie można zarobić 9 700 zł. Na żółci jaka cały ustawka, czas mają tą niewykorzystaną jedną podpowiedź. Niestety nie wygrali tej licytacji. Pytanie z kategorii motoryzacja. Na licencji której firmy produkowano w Rumunii samochody Dacia? Joda Oldge. Renault. Odpowiadamy na licencji firmy Renault. Od razu się posłuchał gdzieś. Pan Stanisław od razu. Renault 12 to było. Renault, tak jest! To prawda, Opel. Tak, to jest. W sumie można powiedzieć, że dlatego wygrali państwo cały program, bo to było to rozstrzygające pytanie. Chciałem powiedzieć jeszcze, że nasi mistrzowie zrobili... Czego nie skipuje? No trzeba przypomnieć. ...interes, mianowicie wylicytowali czarną skrzynię. Ile ta skrzynia was kosztowała? 3200. 3200, a co było w skrzyni? Przypomnijmy sobie tę sytuację. No mam myszkę. Oto tajemnicza czarna skrzynia. Mówię tajemnicza, bo nikt nie wie, co jest w środku. W środku może być złotówka, jakaś inna kwota pieniędzy, a Defrot, może nawet są kluczyki do samochodu. Tego tak, nie wiemy. Tylko to, czarna no. Skrzynia niestety podlega normalnej licytacji. Czarną skrzynię otworzymy dopiero TikToki po finałowej rozgrywce. Proszę bardzo, otwieram licytację, sprzedaję czarną skrzynię, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ogor. Mistrzowie 2700. Mam 2700, co to rzuci? Ugor. 2700 po raz drugi, 2700. Mam 3! Mam 3 od żółtych, co na to mistrzowie? Mistrzowie 3200. Mam 3200, co na to rzuci? 3200 po raz drugi, 3200 po raz trzeci. Strzela. Ale i tak żółci sporo wynieśli z tamtego odcinka, nie? Czarną skrzynię wylicytowaliście w trakcie gry. Płacąc za nią, pamiętacie ile? 3200. 3200 zł. Gotówka będzie? Skąd kiedy wiesz, co będzie? A w niej jest koperta. Więcej nic nie ma. A w kopercie... Co to za spoiler? Mam dla was to, co kupiliście za 3200. Złotówkę. To prawda tequila. Wynieśli Albiona na noszach. Powiedzcie państwo, Skadłeś. Jakie nadzieje, jak forma przed dzisiejszą grą? Forma dobra. Mamy nadzieję, że ta złotówka przyniesie nam szczęście. I będziemy się przyglądać drużynom, żeby obrać odpowiednią taktykę na finał. Tak jest, co się dobra, będzie będą przedstawiać drużyny, czy nie?
Bo jak nie, to Lipton. Zmierzą się w finale z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, po raz trzeci będziemy ich gościli w Loży Mistrzów. Jeżeli przegrają, jakie mieli finałowe pytania? Nowej drużynie. Obejrzysz w podsumowaniu gry mistrzów na koniec odcinka. Jakbyś zapomniał po drużyny dwóch razach. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. To są pieniądze, którymi mogą państwo licytować. A oto koło, ej, na którym mam 31 kategorii pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy ją ogłoszę, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy uzyskuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze za to pytanie przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna wygra pierwszy etap, która po 6 pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Kiedy ufoki, po tym. Losuję pierwszą kategorię. Pierwsza kategoria to... Ja pierdzielę, no najgorzej, to nie mogę. Znowu to zasrane wędkowanie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Witam, kalafior. Co dalej? Kalion, 500, kurde, kalion. Mam 600, 600 po raz drugi i 600 po raz. Kto da więcej? Kalion to ty Xabil? Czy mi się znowu pomyliło? Co tak mało? Kto z państwa wędkuje? No podejrzewam, że chyba nie pani Beata. Żaden. O kurde, Jezus, powaga 2. Dosłownie powaga 2 cosplay, co jest w dupę? Stacja? Nie wypał w licytacji. Przelicytowane, tak? Tak. No nic, liczymy, że wam się uda. Być mam może strzelicie o to pytanie. W puli pytania mam 1400 zł. Witam, ile witam. Wynosi wymiar ochronny bolenia? Dobra, pytanie. Boleń z małej, więc to chyba nie jest nazwa ryby. Czekaj, z małej się pisze nazwę ryby? Gatunku? Jak byś napisał łosoś? Mała czy duża? No jak z małej, dziupa? To nazwa własna. To jest drapieżnik na pewno. Drapieżnik, ale chyba chwast. Nie ma wymiaru ochronnego. Zieloni także licytowali, tylko 100 zł mniej niż niebiescy. Jaka byłaby wasza odpowiedź? 25 cm. A mistrzowie wędkują? Mistrzowie niestety nie wędkują. Żółci wiedzą? 40. Proszę, chirurg wędkuje. Defro, 40 co ty gadasz? To jest. To pani Barbara? Pani Barbaro, pani wędkuje? O Jezu! Z mężem troszeczkę, tak? Proszę bardzo, 40 cm. Znaczy ja się opalam. To jest najlepszy podział ról. Mąż wędkuje lub pływa, żona się opala. Nie udało a się niebieskiej w puli. Do następnego na pytania myśli. Przejdzie 1400 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię, napijmy się. Przerwana reklama. S to było? Ja o wędkowaniu wiem tyle, że... Daj wędkę, a nie rybę. Pamiętaj. Witamy po reklamach. Dzięki, dzięki. Jesteśmy w pierwszym etapie. Prowadzi teraz drużyna żółtych, ma 4700 zł, potem zieloni 4500 i trochę mniej niebiescy. A bo oni źle odpowiedzieli, racja. Jeszcze 5 pytań do zakończenia pierwszego etapu. Lubisz pić i bić? Lubię palić i srać. Czekaj. O, mity. Mitoman, moment syzyf. Mity i dzieje starożytne. Dawaj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 500. Żółci 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Niebiescy. Ty, zielony to jest ten z Batmana 800. Przeciwnik, pingwin. Zieloni 900. Mam 900, niebiescy coś dadzą czy nie? Kto da 1000? Zieloni. Żółci 1200, 1200 po raz drugi, 1200, słucham zielonych, 1200 po raz trzeci. Pingwin, dawaj no. Zbierało się w puli tego pytania 4200 zł. Jak daj wędkę, a nie rybę, to nie wysyłam donata, tylko ci paczkomatem rękawice robocze wyślę? Dobrze, dobrze. A może zróbmy tak, na odwrót, tak szt. Wyślij mi pieniądze na te rękawice, dobra? W tym momencie. W donacie, no, ale wyślesz pieniądze na rękawice. Nie będziesz musiał iść do paczkomatu. Jak nazywał się cesarz rzymski, który opodatkował szalety, mówiąc, że pieniądz nie śmierdzi? Akurat o pieniądzach.
A jak on się nazywał, to nie wiem. Ja mówię tak, ten, Oktawian, August Oktawian. Odpowiadamy na pytanie. Cesarz Wespazjan. On pouczał swojego syna Tytusa, mówiąc, jak dbać o budżet państwa. I to był Wespazjan! Okej. Okej. Zapamiętamy. Pecunia non olet. Rewelacyjnie, rewelacyjnie. I tym samym żółci no, wychodzą na już poważne prowadzenie. 7700 zł. Daleko za nimi niebiescy 3700 i zieloni 3600. Kto? Wespazjan. Cztery pytania w pierwszym etapie. Reliusz Aurelius Morelius to był. Kim jest Tytus? To ta małpa z Romka i Atomka? To jest ten uczeń z Tymek i Mistrz. Tymek i Mistrz. To jest mistrz tego ucznia. Kategoria matematyka. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Jaka kategoria? Rzuci 500. Rzuci 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Niebiescy jakiego? 700. Rzuci 1000. Matematyka. A. 1000 po raz drugi. Kto da więcej? No to 5000 głosuj. Mam 1100. Pomaga 2. Pomaga 2 leto. Mam zieloni 1200. Kto da więcej? 1200 po raz drugi. Rzuci 1300. 1300 po raz drugi. 1300. Pomaga 2 no. Po raz. Nic nie słyszę. Trzeci. Strzelamy. Tak, cicho, no. Panie Bogdanie, mam wrażenie, że jeszcze chciał pan dalej licytować. Tak, chciałem. Panie Romanie, jakie było pańskie zdanie? Czy powinniście dalej licytować? Było minęło. Było minęło. A co na to powaga? Panie, powaga 2, co na to pan? Taksonomik dał na Golibordę 6 zł i 66 groszy. U zielonych ten trzech od lewej wygląda jak orzech z Plants vs Zombies. Po prostu jest niezgrane. Zobaczymy. Ale spokojnie, mam nadzieję, że to dojdzie. Że zdążycie się zgrać. W puli tego pytania mam 3600 zł. Żółci kupili to pytanie za 1300. Która z brył geometrycznych nazywana bywa konusem? Konusem? Możemy prosić o powtórzenie pytania? Która z brył geometrycznych nazywana bywa konusem? Mi też stożek do głowy przyszedł. Też mi się tak mówię. Najbliżej. Się okaże, że nie. Bo konus to jest róg. Odpowiadamy na pytanie. Jest to stożek. Chociaż słowo konus bardziej kojarzy się z łaciną kuchenną niż klasyczną, to jest to stożek. Okej, okay, dobra. I znowu sukces żółtych. Gratulacje. Mają państwo na koncie 10 tysięcy złotych. Kurde, po nich niebiescy 2600 i zieloni 2400. To jest orzech z Plants vs Zombies? Czy ten? Ten to jest pingwin z Batmana w dupę. 100 złotych. Trzy pytania do końca pierwszego etapu. Losuję. No, dosłownie. Dosłownie to jest pingwin z Batmana, tylko bez kapelusza. Ty, zobacz. Przecież to jest on. Tu zdjął kapelusz, żeby ci się pokazać. Kategoria film światowy. Polski pingwin. Ty, będzie pytanie o Batmana. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 500. Kto da więcej? Zieloni 600. Zieloni 600, żółci? 600 żółci po raz drugi? 700. Żółci 700, 700 po raz 800. Drugi? Niebiescy ile? 1000. 1000, mam 1000. Zieloni 1000. Po co to licytujemy, jak i tak żółci to kupią? 1100. 1100, kto da więcej? 1200 żółci? Niebiescy 1300. Zieloni 1000, mam 1300 od niebiescy. To nie jest pingwin, on był wielki, to jest pingwin. Sprzedany. Pingwin. Dobra, będzie pytanie o Batmana. 3600 zł. Pytanie z kategorii film światowy. Panie Marianie, pan po prostu mówił tę samą kwotę, która była wyliczona. Na razie będziemy dźwięki łapać.
Oto pytanie. Jak brzmi imię i nazwisko odtwórczyni głównej roli... Nie wierzę w dupę! Co się odpieprzyło, ty? Widzisz? Nawet Ibiś ci mówi, że to z Batmana. Kobiecej w filmie Batman. Ty, ona się nazywała jak? To ta kobieta kod była, nie? Ale jak ona się nazywała? Dobra. Niebiescy odpowiadają. Michelle Pfeiffer. Niestety nie. Ona zagrała w Powrocie Batmana. Na filmie Batman zagrała Kim Basinger. Pytanie... Boże, nie mogę. No. On dosłownie wygląda, jakby mu twarz skleili ze motki, no. O co tu chodzi? On ma twarz? On wygląda dosłownie jak NPC z Gothica, bo oni tam mieli takie twarze powklejane w Gothicu 2, nie? Spójrz. Powaga 2 wklejona na tekstury. 3600 zł. To są pieniądze, które przechodzą do puli następnego pytania. Jeszcze tylko 2 pytania do końca pierwszego. Ale że pytanie o Batmana to ja w dupę nie wierzę. To jest naprawdę symulacja. No ale chłop przypomina pingwina i każdy się z tym zgadza. Świat polityki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdego. Zieloni wabank. Słucham państwa. Niebiescy wabank. Niebiescy wabank. Powaga 2 jednak. No mogę powiedzieć tak, niebiescy... Co to jest? Musieli postawić wszystko na jedną kartę, żeby wygrać jakieś pieniądze u nas. A warto było postawić wszystko, bo w puli tego pytania mam aż 5300 zł. Dobra, będzie pytanie o tego Kwaśniewskiego w końcu? Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, czy będą nie? mieli 5300, a jeżeli się pomylą, pożegnamy ich. Zrobimy papa. Nie, mamy minutę. Czekamy na pytanie. Kim był z zawodu? Ernesto Che Guevara. Rewolucjonista latynoamerykański. Nikim. Wydaje mi się, że lekarzem, bo to przecież kolega Fidela Castro i ja bym mówił, że lekarzem. Skoro nie mamy innej możliwości, to lekarz. Niebiescy odpowiadają. Słucham? Lekarzem. Zbrodniarzem. Tak. Ale ładnie. Jak się powaga cieszy. Nice. Był lekarzem i zamiast leczyć ludzi, leczył społeczeństwo zmiernym zresztą skutkiem. W tej chwili wyniki są następujące. Wciąż prowadzą żółci, mają 8600, ale już blisko za nimi. Niebiescy 5300, a zieloni prawdę mają kwotę powiedział, na koncie 1100 Sigma. Złotych. Przed nami ostatnie pytanie pierwszego etapu. Tak, swoją drogą pingwiny są niehigieniczne i śmierdzą. Czemu tak piszesz? Oglądałem film... Jak dreptały, stepowały pingwiny i to ładne było. Dzięki Olek. Za 3 lata. Kategoria rozmaitości ze świata. Step pingwin. Tu pod małych stóp, no. Rozpoczynam licytację, witam, biorę Pironaj. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 5400 rzuci. Rzuci 5400. Właśnie dałeś niebieskim wejście do finału. Wiesz o tym, Jacek? Czy tam, jak ty się ja nazywasz? Strzelam! Powaga 2 wejdzie do finału, no way! Powaga 2 w finale, ja pierdziel! Żółci zaryzykowali. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą w finale mając na koncie 9000 zł. Jeżeli się pomylą, to do finału wejdą niebiescy mając 5100 plus kwotę z puli ostatniego pytania, czyli plus 5800 zł. Oby tak było. Ja widzę ogromne emocje pomaga. Na twarzy żółtych, ale wydaje mi się, że najspokojniejszy jest pan Jacek. Panie Jacku, taki zawodowy spokój. Powaga słowem się nie odezwał i kaska zarobiona, no. No bo to jest powaga 2, no co on się ma odzywać? Chirurga? Dokładnie. Spójrzmy w takim razie na telebim. Jak nazywają się ruiny starożytnego miasta odkryte w kampanii, widoczne na zdjęciu? O ja pierdziele.
Atlantyda. Kampanii? Gdzie to jest kampania? Gdzie jest ta kampania? Poprosimy o podpowiedź. No i koniec challenge'u. Toskania to będzie, ale miasto? Firenze? Coś takiego, to Etruska. Związane z Etruską. Witam, morze. Ponieważ w puli jest 5800 zł, to... Morda nie ściana, ty masz? Zaproponować podpowiedź, ale witam. Za 2200 zł. Zgadzamy się. Proszę bardzo. To Łódź, zdjęcie z 2001. Oto cztery warianty odpowiedzi, jeden jest prawidłowy. Pompeje, Nikozja, Trypolis, Ateny. Dobra, na pewno nie Ateny. Ale reszta to nie mam pojęcia. Pompeja? Czemu? To nie są Pompeje, prawda? Nie, to Pompeje nie są. Podzielę, że Pompeje. Ja nie mam pojęcia. A gdzie jest kampania? Gdzie jest ta miejscowość? Skąd? Co to za państwo? Witam, Sang. Za 3 lata, dzięki. Włochy? No to Pompeje by były niby, ale ja nie wiem. A Trypolis i Nikozja to gdzie to jest? Patryk, już to ostatni na dziś. Ale na pewno z tych dwóch. A ogólnie to jeszcze bardzo dużo. To co, nie kozja czy Trypolis? Trypolis to Rzym? Nikozja, Cypr. No to jak Trypolis to złe, to właśnie przegrali i powaga 2 w finale. Odpowiadamy na pytania. Na pytanie. Ale zobaczymy. Trypolis, tak? Czekamy na 5. Trypolis. Kto grał tą kampanię? Niestety nie. Ty. Trudno. Pompeje. Co ty pieprzysz? Pokażcie mistrza. Mistrzu tu siedzi. Powaga 2 nawet nie słowem się nie odzywa. Państwo wiedzą dlaczego. Dlatego, że to oni w tej sytuacji wchodzą do finału. Mają najwięcej po ostatnim pytaniu. Ja. 5100 zł to jest wasze konto. Nic nie zrobili, to, mają ponad 10k. Pytanie 5800. W sumie witamy was w finale z kwotą. Zrobiłem dla ciebie porównanie pingwina. A ty mu wkleiłeś jego twarz? No to jest dosłownie on, tylko makijaż zmył. No zobacz! I dlatego miał pytanie o Batmana i jeszcze nie wiedział. Także no to jest coś. 10900 zł. Gratulacje! Zieloni kończą... Było wulkan widać na tym obrazku? Jak tak, to ta, to ułatwienie. To jest wulkan? To? Chłopie, jakbym wiedział, że to wulkan, to bym wiedział, że to wulkan, a jak wiem, że to nie wulkan, no to wiem, że to nie wulkan. Wiesz, o co mi chodzi? Rozumiesz moją logikę? 100 zł to jest wasze konto, kwotą 10900 zł. Gratulacje! Haha, 6-6. Zieloni kończą grę, mając na koncie 900 zł. I bardzo gorąco dziękuję drużynie żółtych, która zarobiła w tyle turnieju 1000 zł. Dziękujemy państwu. Dzięki, Bocian, tak? Więc się chcę kurwa wzbogacić. Bo ślepy jestem. Bouncing Orange dał na bodyboardę 5 zł. Masz na najtańsze, bo i tak nie kupisz. A, to na te rękawice do roboty wysłałeś? Jak wyślesz na tej droższe, to obiecuję, że też się kupię, ale byłoby miło, jakbyś wysłał. Dziękuję bardzo. Kończymy pierwszy etap. Niebiescy wchodzą do finału mając 10900 zł. Gratulacje! Dzięki. Żydkę. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Olson dał na Goliborde 5 zł. Siema Sparta. Chciałam zapytać, kiedy będą jakieś gry małżeńskie? Co ty gadasz, Black Blue? Z moim chłopakiem uwielbiamy cię oglądać. Dzięki.
Mniej niż 3 miłej niedzielki tobie i widzom. Dziękuję mniej bardzo. Niż 3. Nie było, nie ma nowych odcinków. Zaczytał jeszcze słucha 2 do obejrzenia. No to może za jakiś czas sobie obejrzymy. Dziękuję bardzo. Ty, Black Blue, za co może być skazana Magda Gie, jeżeli tak prawda, to muszę tak mówić już. Za co? Dziękuję bardzo. Co do gier małżeńskich, no to tak, 3 odcinki zostały do obejrzenia, stare jakieś, a no czekamy jak będą nowe na it. Za niewinność. Za kac? Rozpoczynamy finał, finale mamy drużyny niebieskie. Na Państwa koncie mam 10 900 zł. No i muszę przyznać, że chyba Was sporo nerwów kosztował pierwszy etap, prawda? Nielegalne promowanie alkoholu? Serio reklamowała tam w odcinkach? No ale to TVN chyba, bo to na TVN było, tak? Musiałby się zgodzić. To zazwyczaj chyba do stacji szła kara. A na IG, a to inna sprawa. Tak. Uwaga, no dwa. Myślę, że dlatego, że też... Ty, Powaga 2 jak się nazywa? Jak on ma na imię? Kosztował pierwszy etap, prawda? Roman? Roman i Roman. Tak. No myślę, że dlatego, że też Batman. Wasza wygrana zależała także tutaj od innych. Powiedzcie, Batman. Czy teraz zamierzacie przejąć ster we własne ręce? Zobaczymy. Jaką macie strategię gry? Co na to Powaga 2? Wyczekiwanie czy też mocne likwidacje. Trudno przed walką zdradzać strategię. Życzymy Wam powodzenia. 10900 na koncie. On coś powie? Do której stream? Jakoś trzecia, czwarta. Mistrzowie mają mniej pieniędzy, rozpoczynają grę mając 9500 na koncie. Regulamin mówi, że mistrzowie zaczynają grę w finale z taką stawką, jaką mieli w pierwszym swoim wygranym programie. Powiedzcie, tak, jak oceniacie grę niebieskich, co o nich sądzicie? Niebiescy wygrali dzięki przysłowiowemu rzutowi na taśmie. I obawialiśmy, powiem szczerze, obawialiśmy się bardziej żółtych. Ale będzie przyjemnie grać z niebieskimi. Czyli w dobrym nastroju zaczynacie grę. Powodzenia, witamy mistrzów. Czemu ta kamela na Powaga 2? Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Obie drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje zapytanie... Ej, chłop dosłownie wygrał poprzednią rundę, dlatego że Ibiś dorzucił 5000 do puli i opluł teraz Powagę 2. Nie miło. Tak się nie robi, panowie. Wychodzimy z tego odcinka. Najwięcej będzie odpowiadała. Ja to pierwsza. Jeżeli odpowie, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie nieprawidłowo, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale. Losuję pierwszą kategorię. Roman to mój ojciec, Powaga 2. Masz coś do niego? Pytaj, czemu charakteryzuje się na emotkę. Co to jest za kategoria? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny to i słucham Państwa. Prawda, że na mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy? 400. 400, mistrzowie? Mistrzowie 500. 500, niebiescy? 1000. 1000. Mistrzowie? Mistrzowie 1500. Ale wydaje mi się, że niebiescy rzeczywiście są debilami, ale zobaczymy. 1700. 1700, niebiescy? 2000. 2000. Ty, ale lecą. I to jest dwa po raz drugi, co na to mistrzowie? Mistrzowie 2,5. 2,5, niebiescy? 2,5 mam od mistrzów. Koniec. 2600. Mam 2600. Nie. 2600 po raz mistrzowie drugi. 3. Mistrzowie 3. Mistrzowie 3 po raz drugi i 3000 po raz... Niebiescy 3200. Niebiescy 3200. Mistrzowie? Mistrzowie 3,5. 3,5, niebiescy? Jak licytuję ostro. Mam 4000, 4 po raz drugi i 4000 po raz... Mistrzowie babank. Babank! O ja pierdzielę, ale mistrzowie ostro grają. Ja pierdzielę, ładnie. Jeżeli odpowiedzą, chyba że Powaga 2 będzie mistrzem. I proszę bardzo, to dopiero pierwsze pytanie w finale, mistrzowie już postawili wszystko na jedną kartę. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 13500, jeżeli nieprawidłowo, niestety zakończą grę. Oto pytanie, kategoria rozmaitości ze świata. Dołu będzie łatwe. Popatrzmy na telewizję. Oni mieli same łatwe. Powaga. Wyspy. Na której wyspie znajdują się zaprezentowane nie, owcze czy wielkanocne? Ty, dwie są. Które to były? Wielkanocna? A, no. Troszeczkę przed. Odpowiadamy? Na wyspie wielkanocnej. Tak jest! Ładnie. Ty. Oni mieli powagę na emocje. Co jest? Sama powaga w tym odcinku.
ale, co, ale nie? A ja mam do państwa pytanie. Tak jest. No. Kto znał odpowiedź? Wszyscy. Oczywiście panie Radosławie? Oczywiście pan Stanisław. Diament z drużyny, pan Stanisław. Diament i same silvery. Musi kierować. Powaga, jaka mina, no. Spójrz. Jaka powaga. Boże. Przecież... No, co jest? To zresztą jest ciekawa historia, bo naukowcy od lat zastanawiają się nad przyczynami upadku cywilizacji, która wzniosła te posągi. No i proszę państwa, to była naprawdę świetna zagrywka. Opłacało się ryzykować. Prowadzą w finale mistrzowie. I co widzowie? 13... Po 20 latach od tego odcinka znaleźli naukowcy od Odypy, czy jeszcze nie? 1500 zł, a niebiescy mają 6900. Jeszcze 5 pytań w finale. Nie? Aha. Czyli skam. Czyli to prawda, ufolutki to zrobiły. Rel? Historia Polski. Historia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Tak mówisz, Zefrot. Nie będą grać. Mistrzowie 500. Grają se. Chyba chcą wyssać. Chcą chyba wyssać całe to gęste z niebieskich. Powaga, dwa. Mistrzowie 1500, co na to niebiescy? 1500 po raz drugi i 1700. Mam 1700. Muszą dobrze blokować. Mistrzowie 2000, mam dwa od mistrzów. No policz tym razem dobrze. 6900. Drugi 3000, mam 3. Mam 3 od niebieskich. 3 po raz drugi i 3000 po raz. Mistrzowie 3,5. Mistrzowie 3,5. 3,5 po raz. Babank? 3,5 po raz. Niebiescy 4. Mam 4. Blokuj, blokuj, blokuj. Proszę, tylko dobrze powiedz tym razem. Wabank niebiescy, bo inaczej dead. Niebiescy wabank. Ale gówniano ten mistrz, nie wiem, ten mistrz nie może blokować? Znowu się boi, że się pomyli? Czemu nie zablokował? Ostro gra idzie ostro, to dopiero drugie pytanie w finale, a już drugi raz. Drużyna gra wabank, teraz niebiescy. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo... Siema, wyglądasz jak ten od niebieskich w okularach. Masz na myśli powaga 2? No to mój ojciec. To zmienią losy finału. Będą mieli 11400 i będą prowadzili. Jeżeli nieprawidłowo, to zakończą grę. W puli tego pytania aż 11400 zł. Co tu będzie? Oto pytanie. Jaki przydomek zyskał Henryk II? Jezus. Książę Śląski poległy pod Legnicą w 1241 roku. Jest... Węgiel może. W sensie. Ja ale ma... mogłoby być. Niebiescy no. Odpowiadają. Henryk Pobożny. Tak jest! Pobożny! Ty, powaga 2 chyba wiedział, nie? A więc jednak przejęli ster we własne ręce. Pobożny. Prowadzą niebiescy 11400, za nimi mistrzowie 9000, ale jeszcze 4 pytania do zakończenia finału. No ale porypane te pytania w porównaniu do tego, co mieli mistrzowie. Kolejna kategoria to geografia Polski. Powaga 2 to wampir wyższy, żyje od czasów mojżeszowych. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300? Mistrzowie 300. No czemu tak mało? 500 mistrzowie? Mistrzowie 1000? 1000. No i znowu będzie wabank pewnie. 1000 po raz drugi, mam 1500. Mistrzowie 2? Mam 2 od mistrzów. Niebiescy? Bardzo wysoko. Tyle dobrego, że niebiescy nie potrafią zablokować. Mistrzowie 2,5? Więc mistrzowie mogą ładnie wyssać. Dziwne. Chłop rzucił 2K i nie gra dalej? I to bardzo ciekawe, bo znowu wszystko może się zmienić. Jeżeli odpowiedzą mistrzowie, będą prowadzili w grze i będą mieli 11100 zł. Czemu on spasował? Mam 4600. Geografia Polski. Oto pytanie. Dopływem której rzeki jest Barycz? Bóg. Dobrze mówię?
Słuchajcie, to jest dobre. Możesz podpowiedzieć? Czekaj, nie mogę spojrzeć. Kasiu. Weźmy się skończy czas. Powiem. Kasiu. Bierzemy więc powiedzieć. 25 Kasiu. Sekund na zastanowienie się. 25 sekund. Nie. Odra. Amazonka. Amazonka w dupę. Romper. Odra chyba będzie, nie. Nie mogę spojrzeć. Nie wiecie. 10 na zastanowienie się. Nie, nie odpowiedzą chyba. Powaga 2 w tym. Radość go przepełnia. Kupujemy podpowiedź. Chcą państwo kupić podpowiedź? Tak. Proszę bardzo. Ale wykorzystali minutkę. 1500. Trzeba się targować. 1000. Tysiąc dwieście, jeśli nie targujemy. Może być. To ładnie zbiły, nie? Trzy oto cztery warianty odpowiedzi. Jedna jest poprawna. Ty, nie ma buga. Jest bug! Zostaje przy bugu. Zostaje przy bugu, tak jak mówiłem. Nie. Odry. Tajga. Odpowiadamy, Odry. Kto sugerował taką odpowiedź? Wszyscy razem. Wszyscy razem, tak? A kapitan wszyscy się mylicie. Odry, tak jest! Pieprzyć was, wszyscy się mylicie! Bo to było 20 lat temu, teraz jest inaczej. Rzekę przekopali, luj. Egipta, rzekę przekopali, prawda? Egipta. Ogromne emocje, proszę państwa, w dzisiejszym dużo kasę. I znowu szala zwycięstwa przechyliła się na stronę mistrzów. Mają w tej chwili 9900 zł, a niebiescy tuż za nimi 9300. Zanim wylosuję następną kategorię, prawda. Przerwa reklamowa. To prawda. Egipska kopała? Tak, przekopała bugę. I teraz jest inaczej. Kurde. Odra. Witamy ponownie, oglądają państwo finał Awanturo Kasę. Pawelson, a mogę wydymać ci matkę, a potem tatę? W sensie babcię, w sensie tego. Na stronę mistrzów mają w tej chwili 9900 zł, a niebiescy tuż za nimi 9300. Losuję kolejną kategorię, jeszcze 3 pytania do końca finału. Przepraszam. Nie masz dziadka? Uwaga, 2. To już masz. Jezus, wędkarstwo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Mistrzowie 300. Państwa. Mistrzowie 300, niebiescy. 400. 400, mistrzowie. Pas. 400 po raz drugi, 400 przecież po raz trzeci. Czaj, będzie remis. Po co pas? A, bo oni się boją wędkarstwa, racja. Można powiedzieć, że mistrzowie wypuścili licytację. 700 zł w puli. Oto jestem pytanie. Tu nowy, dlaczego wyzywasz widzów? A co się w dupę głupio pyta? A, racja, poczekaj. Oglądajmy spokojnie dalej. Ile sztuk siei wolno zabrać z łowiska niekomercyjnego w ciągu doby? Przepraszam cię, widzu, no nie wyzywałem widza. Przepraszam, masz to dla ciebie. Masz, weź. Niekomercyjne to są stawy jakieś hodowlane. Za 100 zł. Ty, powaga, coś powiedział. Podpowiedź. Powaga, 2 coś powiedział. Przystajemy, proszę bardzo. O, złotych? Już państwo nie targują się? Za darmo. Nie można, niestety. Za darmo. Powaga, 2, powiedz za darmo. 3 sztuki. 5, 10, 4. A co to jest łowisko niekomercyjne? Czy jakieś kanały, czy coś takiego? Ja bym dawał 3. Tak jak karpie na przykład. Ja 10. A ja 5, ale 10. Publiczne? No ale co to jest? 3. Wszystkie łowiska nieprywatne. A prywatnych jest limit? Ty ile, Batku? 5. Ja też. Ile wyłopisz, tyle masz, tak?
Nie wiesz, co odpowiadają. Proszę, panie Bochtanie. Trzy sztuki? Cztery. Niestety, cztery. Powaga dwa ci mówił. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania i tylko jeszcze... Co, Defrot? Dwa razy będę losował kategorię. To było w TikTokach, a ty znowu zaczynasz? Dziadek opowiada, ile musiał zwiedzywać widzów, by dostać tyle oznaczeń. Jezus Mario. Co ty pieprzysz? Farmażeniarzu. Nie ma czegoś takiego. To jest deepfake. Deepfake to jest. O, wylosowana kategoria. Stanisława kategoria. Motoryzacja. Jedno znaczenie za 1000 widzów zwyzywanych. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham pań. Piszowie 300. Piszowie 300 niebiescy. Co ty pieprzysz? 1000. 1000. Podbita licytacja. 1000 po raz drugi. No graj. 1000 po raz. Mistrzowie 1500. Mistrzowie 1500. Co za to niebiescy. 1500 po raz drugi. 1500 po raz. 3000. Mamy ja pierdziele, jaki lecę. 3000. 3 po raz drugi. 3000 po raz. Już i tak muszą grać. Bo przegrają, nie? 3 po raz drugi. 3,5 po raz. Niemieccy 3600. Mistrzowie 3600 po raz drugi. 3700. Mistrz, co na to niemieccy? 3700 po raz drugi. 3700. Mam 3800. Co na to mistrzowie? 3900. Mam 3900 niemieccy. Do końca już musi być. Mam 4200. Do końca. 8800. Ile? 8800. 8800. O kurde, blokada. Ale 5 head. Nice. Tym razem dobrze wyliczył. Ktoś mu policzył? Już nie mówiłem po raz drugi, po raz trzeci. Wiadomo, że sprzedane, ponieważ w tym momencie mistrzowie przelicytowali niebieskich. Niemieccy nie mogliby przelicytować, bo tylko tyle mieli pieniędzy na koncie. Dlatego licytację wygrali mistrzowie. Tak, Defrot, to prawda. Pytanie z kategorii motoryzacja. W puli tego chyba pytania że to jeszcze 13 700 zł. Witam, Kironaj, witam. Jak miał na imię założyciel... Henry! Ford. Dobra, ale łatwe. Ty, ale dają mistrzom takie łatwe za każdym razem, nie? Chcą, żeby Stasiu siedział. Tak jest! W sensie w programie, nie w więzieniu. On nie jest kacmenem. To powaga dwa jest. I wielka radość drużynie mistrzów, a przed nami tylko jedno pytanie do zakończenia finału. Przepraszam, Lux, że cię zwyzywałem, wybacz mi. Przysięgam na życie RB, że, wy, że ten, że przepraszam. A niebiescy 4600. Geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 4600? Niebiescy 300. Niebiescy 300, mistrzowie? Mistrzowie 4600. 4600. Sprzedam. A po co on blokuje? Ten się mógł więcej wydoić. I znowu mistrzowie przelicytowali niebieskich. Zaryzykowali tym samym własne pieniądze. Oto ostatnie nie pytanie, kategoria geografii Polski. Po prostu oddać albo... No wiem, że ostatnie, ale to... Mógł oddać albo bardziej wydoić. Stać go to może. W którym paśmie górskim leżą błędne skały? Góry Stołowe. Góry Stołowe. Odpowiadamy Góry Stołowe. Tak jest! Góry Stołowe! Wiesz? Góry Stołowe. Teraz wiem. Proszę państwa, i wszystko jest jasne. Niebiescy kończą grę mając 4300 zł. Powaga dwa w szoku. Przegrał. 14800, a w sumie w trzech programach wygrali 35100 zł. I to was powitamy w loży mistrzów po raz trzeci w następnym programie. Jeżeli 35k, ja pierdziela. Poprzedni mistrzowie mieli ile? 40k, tak? Ci pierwsi. W sensie nie poprzedni, tylko poprzedni najlepsi. To oni, jak w następnym odcinku nawet nie wygrają, to mogą ich już przebić. Chyba, że wszystko stracą. Swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia.
Witam, Michak. Witam. Tak, upoluty teraz. Bawi cię to? Bawi, bawi. Ty, a co na to powaga 2? Podejdzie w ogóle rękę dać? Przyszedł. Dobra. Nie, nie. Wystarczy. Miało być 8 godzin upoludów, więc będzie. Jakby cię Stach... Jakby nie Stachu, to te patałachy jedyne co by dostały, to złotówkę, którą kupili za 3200. Słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...